No dobra, jednak wracamy, witam, jestem Michu. Zobaczymy, jak będzie tym razem, czy coś wyjdzie z tego, czy nie. No, ale to już sekundka. I dobra, próbujemy, chociaż nie, jeszcze nie. Teraz próbujemy pograć spokojnie. Nocny. A, dobra, już jest zielona. Nocny tesik. Spróbujemy uratować naszą firmę transportową przed bankructwem. No i spróbujemy pograć w miarę płynnym obrazem dla Was. Tak naprawdę nie wiem, czym to dzisiaj jest spowodowane. Do końca, dobra. Trochę tutaj wymusimy na tym autobusie, ale to tam nieważne. Znowu coś tam. Stwierdza, że coś nie tak. Halo. No siema, siema. Aha, tu coś jest nie tak. Heh, no próbuję, próbuję, wiesz. Nie mam totalnego pojęcia, co tu jest nie tak. A coś jeszcze grymasi. Okej, okay. Dobra, zobaczymy. No może będzie to jakoś w miarę funkcjonowało. No, wiesz co, Tracker z MP ogólnie mam, ale dzisiaj planuję na single trochę. Znaczy inaczej, konto na Tracker z MP mam, nie mam zainstalowanego. Zresztą mi tak chyba jak widzisz, no jest jakiś problem z przesyłaniem. Ja wszystko widzę płynnie, niby powinno wszystko płynnie działać, coś na YouTubie u Was, no jest pokaz slajdów, tak? Ale ten pokaz slajdów, no to nie jest raczej przyjemny do oglądania. Z tego co widzę na podglądzie, to jest jakieś max 20 FPS-ów. No. U mnie działa w porządku na podglądzie, także nie mam totalnego pojęcia, w czym problem. Już nawet Tomb Raider lepiej działał.
No i znowu jakiś błąd YouTube wywalił, no. Czy nie mam totalnie pojęcia dzisiaj, czym problem? Teoretycznie ustawienia są... Klatek zgubionych 0, nic się nie dzieje. Ale to jeszcze zamkniemy. Dobra, spróbujemy jeszcze to trochę podbić, ale to raczej nie pomoże. No bo powiedzcie ogólnie, jak ta gra, jakoś tam mocno tnie, czy da się oglądać? Z tego co ja widzę na podglądzie, to jest raczej tragedia. No bo to też no nie jest przyjemne dla was, dla mnie, jak no jest pokaz slajdów, tak? I nie wiem, czy mój sprzęt już po prostu aż tak nie domaga, że ETS-a nie chcę uciągnąć, czy w czym leży problem? Że nawet mam słabe te ustawienia graficzne. Zużycie procesora no nawet 60% nie sięga, więc powinno się dawać radę. O, bramki. Panie płacią, nie stać mnie na bramki. A, mogę tu. Super. A co dasa zapłacił? No i tak powinno być zawsze. Ale tu widzę, że nadal się nie da tego oglądać. No to jeszcze mamy inną opcję, ale to już będę musiał po prostu za chwilkę wrócić. Oho, rozjechało się jeszcze to. Dobra, wróciłem. Zobaczymy, czy teraz coś będzie płynniej. No i to chyba by było to. Tego co widzę na podglądzie. Że teraz da się oglądać. No dobra, to lecimy z tym kokusem. Skoro to działa,
teraz myślę, że jest w porządku, żadnych problemów nie wywala, więc... Można wozić. Oho, przychód, kierowca zarobił, fajnie, fajnie, fajnie. No, doskonałe połączenie. No i tak powinno być cały czas. No dobra, na rondzie w prawo. Spoko, nie ma problemu. Zaraz kontynuujemy. Telefon ustawię. Skoro wszystko płynnie działa, to można sobie pozwolić na to. Okej. Wróć. No dobra, to kontynuujemy jazdę. Myślę, że już bez problemów. Na podglądzie jakoś klatek, no 60 może nie ma, ale myślę, że da się oglądać. Nie ma tragedii. O, kolejny kierowca zarobił, fajnie, fajnie. Będzie stać na własną ciężarówkę. Jest to prawda, przez jakiś błąd popełniony wieki temu, jeden z naszych kierowców jest zatrudniony, ale nie ma ciężarówki. No, trochę taki przypał, ale mniejsza. Dziewięćdziesiąt kilometrów prawie. Mając szczęście, zaraz coś się wydupcę. Coś przydzwonią. Tyle będzie zrumakowania. Oj, 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 oj. Za szybko, za szybko. I nie tym pasem przede wszystkim.
Czerwone? A w dupie, nic przeciwko nie jedzie. Stacja benzynowa niepotrzebna, jeszcze pół baku, także chyba spokojnie dojedziemy. Zresztą trochę nie po tej drodze, nie po tej stronie drogi właściwie. Co być powinno? Jest serpentyny za chwilę. No, witaj Natalia, witaj. Co ty tu robisz o tej porze? Nie śpisz jeszcze? Myślałem, że grzeczne dziewczynki to śpią. No hejka, no hejka. O, widzę, ekipa się zbiera pomału. Sami swoi. Przychód minus 80 euro? Też mi przychód. Ja nie wiem, ci kierowcy to też biorą takie trasy, że więcej mi kosztuje paliwo ich utrzymanie niż zarobek z transportu, no. Jeszcze pewnie na pusto wróci do bazy. Gamuń. Ups. Się rozpadało. No, to jest w sumie niepotrzebne wycieraczki w tym tunelu. Nie gram na promocja. Nawet nie wiem, jak te promocje zainstalować. To jest normalny dodatek. Któryś tam z DLC. W sumie mapowe? Nie, to jest coś, co któryś starszych. Tego najnowszego akurat właśnie nie mam. Bo z tych mapowych, to z tego, co kojarzy, właśnie brakuje mi tego najnowszego. Wiesz co, już zaraz ci pokażę, gdzie jesteśmy. Gdzie tu była mapa? Mapa świata. Jesteśmy, tu koło Ostro, Bergen. Ogólnie północ.
W sumie nawet nie wie, co my wieziemy teraz. No, też nie wiedziałem. No ty co, Resomak, nie masz tego nowego DLC też? Znaczy nowego, no już trochę ma ten DLC, no ale... Najnowszego, o. Tuj. No i gdzie mnie wyprzedasz, co? Ej, idź, panie. A to w sumie może sobie wcześniej kupię. Nie wiem, może w przyszłym tygodniu, może za 2 tygodnie. Tego DLC-ka zobaczymy, jak tam cenowo to wygląda. Przede wszystkim, czy ktoś będzie chciał oglądać na kanale tę grę. Myślę, że coś poprzestawiało. Wiesz co? Nie. Nie mam bladego pojęcia, nie słuchałem w sumie. Dawno nie grałem, jestem mocno w tyle. Ostatnio grałem w ETS-a, to jak te kabelki wchodziły. Znaczy te przewody hydrauliczne do podłączania naczepy, nie? A co tam będzie nowego? Gra mnie najpierw wyprzeda, a potem zjeżdża na stację. Normalnie sztuczna inteligencja jest bardzo podobna do prawdziwych kierowców. Też potrafią wyprzedzić za 100 metrów, hamują, bo nic uskręcają. Rany. Taka piękna pogoda była na początku trasy. Dobra, coś jest nie halo. O, dobra. Czat mi się przyciął. Mówisz, a są otwierane szyby są? Wow. Silnik dźwiękowy, a czyli będą jakieś normalne dźwięki, które da się słuchać, tak? Bo te to raczej to tak trochę Lipton. Trochę słabo. No a kiedy ta beta ma wyjść? Znaczy w ogóle, no beta to beta, ale z bety wyjść, wiadomo coś?
Jest to, że jakieś DLC ma być? Ale widzicie, to jest jak można na grze z 2012 roku bodajże zrobić. Przepraszam, 2002 chyba roku? Czy 12? 12 chyba. W każdym razie dość starej gry, jak jeszcze można zarabiać. Non-stop DLC, non-stop DLC i nie wszystko te DLC trochę kosztują. Czy nam się to podoba, czy to się nie podoba, no coś... troszkę kasy trzeba wydać. Ale dobra, mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Czemu ją nie wyświetlałem informacje? Moment. No spoko, że odświeżałem sam rdzeń gry, no ale... O, teraz to działa, dobra. Na samym rdzeniu gry to wiesz... nie podziałają mimo wszystko, nie? Że z drugiej strony... czy w tym momencie... tworzenie na przykład ETS 3 czy miałoby sens? Bo przecież co tu dodać? Właściwie no... jedyne co można dodać tak naprawdę to co? Inne ciężarówki, lepszy troszkę wygląd. No ale dodadzą lepszy wygląd, dodadzą nie wiadomo jakie bajery graficzne i tak dalej, to większość osób nie będzie w stanie grać na tym. ETS 2 już ma dosyć spore wymagania, mi się wydaje, jak na tego typu grę. Mimo, że no, jest raczej dobrze zoptymalizowana, no to swoje zasoby musi mieć, tak? Dokładając piękne szmer bajery, no nic. W każdym razie, dopóki twórcom pozwala się na, znaczy silnik właściwie umożliwia jeszcze modyfikacje, usprawnienia i tak dalej, to może faktycznie lepiej nie ciągną tego ETS-a dwójeczkę i nie dodają, usprawniają. Szczególnie, że gdyby wyszła ETS 3, to albo by musieli już sami zainicjować multiplayer, albo sporo byśmy czekali na jakieś mody. A chyba większość osób, która gra w ETS-a, to gra tak naprawdę na multi, tak? Nie oszukujmy się, na single player gra jest naprawdę dla zapaleńców. Jezu, to musi to tak ciągle padać? Jakieś słoneczko by wyjrzało, czy coś? Dobra, trzeba chyba troszkę zwolnić. O 90 na godzinę, no to lekkie przegięcie. Prowadzi nas tu w prawo, chociaż prosto też... Zaraz. Co? Czyli teoretycznie... A, bo tu się znacznik zrobił, dobra. No i teraz to będzie miało sens.
No, czyli ile zostały? Niecałe 2 godzinki trasy. No to zaraz skończymy. Będzie trzeba wziąć coś nowego, większego. Ciężki może jakiś transport będzie. Gdzie w prawo? No jedziemy prosto. Zaraz, zaraz, bo tu jeszcze coś krzywo pokazuje. A, tu jeszcze jest punkt. Dobra. No do wakacji też w sumie niewiele zostało, bo planowo tam nie wiem, z półtora miesiąca mniej więcej. A w sumie fajnie, nie wchodzi nawet DLC, bo obecne stanieje. Obecnie najnowsze właśnie w tym sensie. Tylko z drugiej strony wtedy będą do zakupienia dwa DLC zamiast jednego. A nie wiem, czy uśmiecha mi się kupować dwa DLC-ki. Dobra, dziejaczki niepotrzebne. Aha, czy mówisz, że będzie przy zamkniętej szybie już tak nie zrobimy? No w sumie ma to sens, skoro... Tylko jeszcze takie ciekawe... Czy będą jakieś inne konsekwencje z, otwarcia, zamknięcia drzwi, tak? Znaczy... drzwi. Zaraz. Gdzie my mamy jechać teraz? Aha, w prawo. Aha, w prawo i tam będzie... Okej. Okay. Czy będą na przykład opory większe powietrza? Jak będziemy mieli otwarte okno, większe zużycie paliwa i tak dalej? Czy... No dobra, to wiem, ale czy będą konsekwencje, że wiesz, że masz otwarte okno, no to masz szum w kabinie, tak? Wszystko ci tu lata, wszystkie dokumenty i tak dalej, że masz większy opór powietrza. I mniejsze prędkości osiągniesz, więcej paliwa zużyjesz. Albo że będziesz na przykład w stanie zmoknąć. Deszcz pada, masz otwarte okno, to mokniesz, zimno ci i tak dalej. No to wiesz, fajne by było, gdyby faktycznie wsiadasz do ciężarówki, jest zimno, to jakby twoje percepcja, jakby zachowanie kierowcy też jest spowolnione, bo jest mu na przykład zimno. Musisz dostosować odpowiednią temperaturę w kabinie, żeby mieć komfort podróży. Wtedy ciężarówki, klimatyzacja i tak dalej, latem ustawiasz klimatyzację, większe zużycie paliwa i tak dalej. W sumie fajne by to było. Tylko ciekawe, czy obecny silnik gry byłby w stanie to uciągnąć. Czy raczej miałby problemy z tym. Nie, no dlaczego? No myślę, że SCS byłby w stanie coś takiego zrobić w przyszłym stuleciu. Przecież pamiętajmy, że SCS mimo wszystko wydał tę grę, tak? Kamera chodząca, czyli można wyjść z ciężarówki w warsztacie. Nice. Jeszcze by mogli dodać możliwość montażu elementów, że kupujemy
na przykład rurowanie i sobie je sami montujemy w warsztacie. Ale to chyba marzenia świętej głowy. Tyle lat ta gra ma i dodali kamerę chodzącą. Ręce i majtki opadają. Nie no, myślę, że to będzie po prostu jakby free cam, tak? Że sobie latasz na wolnej kamerze i ale jakieś interakcji, że wsiadasz, wysiadasz i tak dalej, to nie sądzę. No, dzień dobry, dobry wieczór. O, wiedziałem. To teraz mamy problem. Co tu się nie ma co śmiać? Za duża ta ciężarówka trochę, albo za małe skrzyżowanie. Dobra. Problem z głowy. Służbowe ciężarówka, służbowe naczepy. Co ja się będę przejmował? ACT, czyli... Mów po ludzku. Dobra, nikt nie widzi. Spoko. Skrócimy sobie drogę. HCT to będzie taki z tym... Jak w traktorach taka przyczepa, że to cofnąć z tym to jest po prostu masakra. No tu. Że... He? Dobra. No, z wózkiem pomiędzy? No, czyli to badzie, w którym się nie da cofnąć po prostu. Aha, czyli dwie takie... Ała, ała. Dwie takie duże naczepy, znaczy naczepa, przyczepa, no... Że najlepiej wąskie, górzyste traski i można się męczyć. Znaczy osobiście wolę jeździć z gabarytami. Tylko, że no... Sporo czasu już nie grałem, więc... To też troszkę jakby z konsekwencją, że się nie wyrabiam.
Odzwyczaiłem się od robienia sobie dużych zapasów. No. Wiedź tu teraz. Coś czujesz na posłupku. Po ogrodzeniu pojechałem, wiedziałem. Pójdę. A to może się później uda. Tylko nie wiem, czy w Finlandii mam ten dodatek. Bo bym chętnie spróbował. Dobrze, że lusterka nie mają kolizji. Kto to tak zaplanował? No, było, było, było. Wróć. O. No, no weź. A tą lędówkę to tak, słyszałem. Doskonale. No nie, no, no ale mówię, no ja ostatnio tak oficie to grałem w momencie, kiedy dodali te podłączenia przewodów hydraulicznych. Dobra, zobaczymy jak tam kredyt. 90 tysięcy mogę pożyczyć, mam 18, dobra. Skakanka jakaś starczy? Nie, na skakankę nie. Dafik? Dafika tym też nie. Iveco? O, Iveco starczy. Dobra, niech będzie to. Ten garaż, o, i ten kierowca. No i pięknie. Kierowca będzie zadowolony, będzie zarabiał, mam nadzieję. Męczenie, no ale... Teraz coś się mi się nie podoba. Zarządzanie kierowcami. A nie, to jednak dobra, dobra, dobra. Wróć. Czyli wszyscy kierowcy mają łącznie z nami ciężarówkę. Spoko. Mamy tą najgorszą. Czy da się komuś zabrać? Ja bym chciał tą. Siądź. O, można kopiować konfigurację ciężarówek. Fajnie. A nie wiem, czemu piszesz dwukropek. Okej. Okay. Jesteśmy w Łodzi. Mamy lepszą ciężarówkę. Volvo nasze. Nasze własnościowe. Okej, okay, zarządzanie ciężarówkami. Czy wszyscy jeżdżą? Wszyscy mają? Tak, wszyscy mają, fajnie. Nie wiem, co to za status właściwie, ale dobra, no nieważne, ten gdzieś wraca chyba. No nic, ale w każdym razie za sekundkę wracam. Poszę sobie do toalety.
No dobra, no to można kontynuować wycieczkę. Czyli mamy. Ciężarówkę naszą mamy. To prawda, nic nie wymalowana ani ten, ale to nieważne. Trzeba by się zdrzemnąć. Czy tu się można w garażu wyspać? Tak. Jeden z kierowców zarobił, fajnie. Czyli można coś tam spłacić, jakiś kredycik. Aha, że to z własnej naczepy. Spoko. A właśnie, opłaca się te naczepy mieć? Chyba nie, nie ma większych zarobków z tym związanych, nie? No to jedziemy. Weźmiemy rolki blachy. Wiesz co, no nie, właśnie któregoś tego chyba najnowszego nie mam, ale mogę się mylić. Już nie pamiętam, co ja mam, czego nie mam. Dalej skręcamy. No nic, no to przecież najwyżej będzie trzeba sobie... Rany, czyli nie mam obecnych dwóch już DLC-ków. No to meszek. Kiedyś się kupi. Pod warunkiem, że to ktoś będzie chciał w ogóle oglądać. Wiesz co, DLC na aurorowanie i tak dalej, no to już jest jakby najmniejszy ten. Ja bym chciał głównie jakieś większe przesyłki jeszcze, tak? No bo mam ten gabarytami z pilotem i tak dalej, ale jakieś więcej ciężkich ten i mapowe, nie? Aurorowanie czy jakieś dekoracje, no to już wiadomo, że... Au. Rurowanie i tak dalej, no to już jest pikuś, nie? Troszkę zbędny. No już byś mógł poczekać. Rany. Jedźcie. O, pieski.
No, ogólnie tych DLC-ków to jest cała masa, tak. Jedne bardziej przydatne, drugie mniej. Tak, ty chcesz skręcić w lewą, ci się z lewej na środku skrzyżowanie zapark i cię przepuszcza, nie? Ale w sumie z tym, że AI chce, wiesz, puszcza i tak dalej. No jest fajnie zrobione, tylko nie do końca to działa tak, jak działać powinno. No wiesz, poprawny łuk poprawnym łukiem, tak? Na niektórych skrzyżowaniach, szczególnie jeszcze z podwójną naczepą na przykład, tak? Z dwiema tymi z double, no to już no trzeba wjechać jak na przeciwległy pas czasami, nie? Czy mi się to podoba, czy nie? Siedmiogodzinna podróż. Dojedziemy nad ranem, no to akurat ten ruch będziemy mieli spokojny. Nocy, ciemno. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie i kiedy. Ale mówię, zamiast przebudowywać mapy i tak dalej, mogliby dodać jakieś no, urozmaicenie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Wpływ temperatury w samochodzie na kierowcę, tak i tym podobne. Nie tylko jakieś tam, że inną drogą jedziesz. Jeszcze jakby dodali naczepę z sterowaną tylną osią, że na niektórych skrzyżowaniach, zakrętach musisz pobawić się jeszcze pilotem od tego. Dobrze tylną oś ustawić. Też byłoby fajne. No co, poziom się tu zatrzymał? No nie, tylko ta grafika, dobra.
Mówisz, że fajne są te nowe. No to myślę, że się wybierzemy, bo które gdzieś tam te kraje bałkańskie są, mówisz, nowe? Bo nie sądzę, żeby Polska była już przebudowana. No buje ten autobus. Całe Niemcy? No spoko. Znaczy, przez Niemcy to chyba będziemy teraz jechać? No, za ogólnie przeczytam te maile. Tak, tak, to wiem. No... No nie, właściwie... O, jest. Posuń. Niemcy zahaczymy później. Chociaż trochę tu Wrocław, no tu kawałek... Niemiec. Maźniemy, zobaczymy, co tam się pozmieniało. Elo, elo, witaj. O, pani Natalia jeszcze jest. Myślałem, że już gdzieś zasnęła w kącie. Się nic nie odzywa. Się pewnie z chrupaniem ciastek zajęła. No zobaczymy, jedziemy w stronę Niemiec, zobaczymy, jak to tam będzie. Ej, no Natalia, no co? Ogólnie też wiedziałem, kiedy sobie zacząć ETS-ka jeździć. Po dłuższej przerwie jutro idę do pracy. A ja sobie stwierdziłem, że to nocny ETS-ik. Bilokacji. A, to Natalia jest na dwóch live'ach gdzieś, jeszcze gdzieś siedzi. No ładnie. Czy ja wiem, czy taki kozak, no... Powiedzmy na multi, czy w towarzystwie się całkiem fajnie jedzie, samodzielnie, samotnie, potrafi być nudna. Już nie powiem, mam rozegrane sporo godzin w tę grę, ale no większość tak naprawdę i tak przegrałem na multi. Po prostu nie jest, a może to też nie jest po prostu mój typ jakby ulubiony. A, Ruterinka gra. Co tam prowadzi teraz?
Alien. A to nie. Bym miał jeszcze bardziej zryty łeb niż mam teraz. W grę za 7 zł gra? Biedak. Możecie mu przekazać. Chociaż sam ostatnio ogrywałem Tomb Raidera, który był za darmo. Tomb Raider Cebula Edition. Aj. 7 zł ze 150, no ładna przecena. Czyżby nikt nie chciał tego kupować? O, cześć Patek, cześć, cześć. Z roboty, no to ty w pracy oglądasz? Zamiast spać? Tylko do 12. No do 12 już niewiele czasu jest. Żono moja, serce moje, coś tam, nie pamiętam. A może lepiej nie będę śpiewał? Dzień dobry, witaj. Wiesz co, no coś tam nie bardzo mi chciało współpracować to wszystko. Było po prostu dla widzów niemożliwością oglądać, tak? Pokaz slajdów. Blokuje się ten garaż? Ojej! Własną ciężarówkę zarysować, no. Dobra, zblokowało. No jak miazie to się cieszę.
Bawiłem się jeszcze ustawieniami OBS-a. Jakoś działa. Może larwa też będzie lepiej funkcjonowała niż funkcjonowała do tej pory. Wiesz co, wjeżdżałem, żeby go odblokować. Żeby był na żółto, wiesz. Z larwą nie wiem, czy tak było super. W sumie też mnie zastanawiało, bo larwa teoretycznie działała lepiej niż ETS, a ETS chyba ma mniejsze wymagania. Coś mi się wydaje. Tak, Rosomaga, jako punkt na mapie. Wiesz, kupiłbym ten garaż, ale mnie po prostu no nie bardzo było stać. Teraz jakbym miał chyba garaż kupić, to kupiłbym gdzieś na północy bardziej, gdzieś tam na Skandynawia czy gdzieś, żeby kierowcy lepiej zarabiali. Serio? O nie, jak fajnie. Ale to i tak pewnie muszą być już jakby w miastach odkrytych, nie? Niekoniecznie. Co do larwy, to na mnie strasznie zdenerwowała ta ostatnia zagadka. Nie mogłem się tam złapać jej ostatniej ściany, nie wiem co tam. Czy klawiszologię jej używałem, czy co? A za... Jezu, zapis będzie, będzie. Nie mam zamiaru robić live'ów bez zapisu. W moim przypadku każde jedno wyświetlenie jest jak na wagę złota. Tylko nie wiem, kto to będzie oglądał, bo to jak będzie trwało 2, 3, 5 godzin, 6, no to raczej nikt nie będzie chciał tego oglądać, ale no. Bo to gdzieś tam na live, no to się jeszcze fajnie ogląda, bo czat i tak dalej, bo można sobie porozmawiać, ale zapis później długi, jeszcze z ETS-a. A to już jest, wiesz. No tak, no. Może jest pozytywny świr, nie? Nie, ogólnie. Mało chyba jest takich osób, które później zapisy z live'ów jeszcze jak są długie i tak dalej. Chętnie ogląda w całości.
Szczególnie, że no, nie oszukujmy się, ETS nie jest jakąś grą, w której się coś dużo dzieje. No, jakbyś mnie nie znał, wiesz, że mogę. Ale czemu dwa razy? Przecież na przyspieszone to już słabo co słychać. Znaczy, słychać tak jak słychać, ale zrozumieć ktoś co mówi, no to już jest. No spoko, no ja tam przygłuchy jestem, więc. No, wjechaliśmy do Niemców. No, donośny głos i w zależności też jak mówi, tak? Bo jeżeli ktoś będzie mówił szybko, na normalnym, też jak go przyspieszysz, to już w ogóle może być niezrozumiały. Bo niektórzy mówią flegmatycznie. No to takiego przyspieszyć to bardzo dobrze, ale jak ktoś ma szybką gadkę, no to już. Może być różnie. Oj, chyba wymusiłem. Trudno. Walka o przetrwanie to jest na lądówce śmierci. Tutaj to sobie tylko po prostu jedziesz i jedziesz. Możesz się zdrzemnąć, jak masz asystenta pasa ruchu. I inne wspomagacze. A ten w lewym lusterku to co, próbuje wyprzedzić? Nie czytałem. Czemu zamknęli lądówkę? Co było nie tak z lądówką? O, tu widać, że nowy fragment, bo tego nie ma odblokowanego.
Aha, czyli było. Jakby modyfikacja mapy, po prostu i akurat na 1 kwietnia pozamykali. Jajcarze. No dobra, tutaj trzeba się na lewy pas wpakować i spoko. Ale to tak na stałe, czy na tego 1 kwietnia po prostu zablokowali skrzyżowanie? Aha. No, do później. Tam chcecie, dobra, spoko. Punktualnie do północy czekał. Dawno nie cofałem. Tak, wiem, że kierowcy ciężarowych tak nie parkują, bo zużycie opon jest mega straszne, ale no. Cóż. Totalny brak wprawy. Okej. Rynek pracy, a weźmiemy, zobaczymy szybkie zlecenie może jakieś. Na 7000 euro? Nie no, trochę mało. Nie, zewnętrzna.
10 tysięcy stąd do Austrii. Gada Katowic, użyte pakowania. Serek wiejski. Z Niemiec do Austrii. Ogólnie moja mapa prezent... Matko. A, bardziej już się nie da. Prezentuje się tak. Aha, czyli podejrzewam, że tu jest jeszcze jedno DLC, którego nie mam. I tu. A to się kiedyś kupi. A z tych rynek plusówek? Teraz na Wrocław. Elementy kotła, dobra, tylko ciekawe, czy to jestem w stanie zabrać. Ale wiesz co? A nie wiem, czy dodali, bo nie, totalnie nie pamiętam, już mówię, sporo czasu nie grałem. Ale możliwe, że ich nie było wcześniej. Nie to. O, tu jest fajnie, syrop klonowy z dwiema SO, szczepą przegubową. Niedaleko, a dobry zarobek. To gdzieś jest ta? Szczepa, czy gdzie? Nie przyjąłem? Przyjąłem. Czyli chyba tą przyczepę muszę zabrać. Nie. Nie wyświetlam się. I co, z tego trzeba zabrać? Da. Dobra, da się zmienić wygląd? A, taka. A, bierzemy tą. No już wiem, no mówię. Ogólnie to nie ten klawisz. To lusterko w końcu wyłączyć. Ile? 5 godzin trasy? O oko, damy radę. Chyba w międzyczasie będzie się trzeba zdrzemnąć, ale to tam trudno. Mamy czas na zdrzemnięcie się. A, pozostało 18 godzin na dowóz, spoko. Czy będzie trzeba zdrzemnąć tak czy siak po drodze.
A, czyli ty sobie tak trochę mapy modyfikujesz jeszcze, tak? Na tego promocja pewnie. Czy to nie ma jakiegoś punktu stawionego? Nie. Zmiana na lewy pas i tak zła. Ten blokuje lewy pas, tamten blokuje prawy pas. Czyżby co, jakiś wypadek, czy droga nie przejezdna? Tam, ale tam muszę jechać. No i jak ja tam mam jechać teraz? Dobra. Poradzimy sobie. No, kiepski ten random event w tym miejscu. Tylko ciekawe, czy teraz gdzieś będę w stanie wjechać normalnie. Czy autostradą będę pod prąd jechał. Dobra, jedziemy tutaj. Dlaczego nie? Skąd wiecie, co SS miał na myśli? No i gdzie ty tą ciężarówką, to gdzie tu? Gdzie mi się pchasz? Kierowcy Mercedesów. Ciekawe, czy to będzie jakiś przejazd na normalną stronę. Ej, ale to w sumie te biady są spoko, nie? Ale chyba nie tak miały działać. Aha, do najbliższego zjazdu tylko, spoko. No i gdzie mnie tu? Jezu, że nic się nie skazało. Ale tak jeszcze nie wrócę na normalny pas. O, oko. Ogólnie dobrze, że nie gramy na multi, bo bym chyba bana wyłapał. Aha, czyli jeszcze da się na GPS-ie ustawić, żeby unikało te drogi, ten punkt, tak? Spoko. Spoko opcja.
A, i tu skręcamy w lewo. Spoko. Przynajmniej sobie ten zakręt tutaj odblokuje. Ten zjazd. Dobra, no... Zdjęliby gdzieś barierki na chwilę. Tak, objazdy na maksa i będę jechał tak jak teraz jadę cały czas, tak? Nie, dziękuję. O, można sobie odblokować. Parking. Tylko coś się nie chce odblokować. A myślałem, że tam będzie jakiś zjazd na normalny pas, zaraz, później. Spokojnie, zostały 177 km. Aha, jeszcze się spać chce. No. Spoko. Drodzy widzowie, nie róbcie tak. Nie bierzcie ze mnie przykładu. A. Na zjeździe w lewo, luz. Głupie te stacje. I głupie te barierki. Ogólnie jakby się dało, to ja bym sobie tutaj stanął na podboczu i bym się przespał. Bo zmęczony jestem. Jezu, to się fajnie jest zaraźliwe. Czyli zaraz, wszystko trzeba jechać tam. Ja muszę teraz skręcić tu. Wiem, że na stacji, bo można się zdrzemnąć. Ja chciałem tu, na poboczu. Jadąc autostradą pod prąd. Może tutaj się nie da. W sumie prościej by było chyba, jakbym faktycznie pojechał objazdem. Oj tam, nie ma się co czepiać.
Nie no, najlepszym się zdarzy. Po prostu myślałem, że będzie fragment bez barierek, gdzie będzie można zmienić pas na prawidłowy. A tu się okazuje, że no trochę Lipton. Ogólnie cieszę się, że mam wyłączone mandaty. Może bym chyba zbankrutował. Dobra, teraz to już chyba będziemy za tym zjazdem jechać tak, jak się należy. O, i wracamy do normalności. A w sumie kiedyś chyba nie było tak sporo barierek na tych. Kiedyś się Natalia musiała udać. Tak, wiem, że mnie dopada zmęczenie, ale to już końcówka. To będzie na tyle z tym transportem. Czekaj. O nie. Najgorzej. Złośliwy punkt. No, patrzcie, co za bestia złośliwa, no. Teraz spasuj, żeby wszystko było równo. Teraz jest gorzej niż wcześniej, ale teraz mu pasuje. Ech. No i doskonałe.
nowy poziom, co by tu ADR-y wszystkie. Tam nie wiem, co by teraz. No, oszczędności. Paliwa, tu dostawa wyższe wynagrodzenie za krótkoterminówki, delikatny ładunek, więcej. A, dobra, idziemy tu. No, faktycznie jest zakup garaż online, ale trzeba jeszcze mieć więcej garaży kupionych. Dobra, ile mogę 20 tysięcy pożyczyć? No nie, trochę mało. Trzeba jechać Lulu. No, dobranoc Natalia, dobranoc. Au. Czterna spożywcza nawet jest? Nowa, jej. Ale nie wiem, nie opłaca się chyba swoich naczep kupować, co? A w sumie jeszcze raz spać. No, do przodu. Kierowcy co nieco zarobili. No tak, jak masz, wiesz, jeszcze wymalowaną na swój poziom, jakby, no, znaczy swoje barwy i tak dalej, no to fajnie, ale zarobek jest na tyle, żeby się szybko na naczepa zwracała. Znowu dzwoniłem murek. Gamuń. O, takich serwisów jeszcze nie widziałem. No, witaj, witaj. Co to za zlecenia tutaj? Do Duisburgu. Dorsz.
No witam, witam. Cieszę się, że zajrzałeś. A zamówienia zewnętrzne? O, tu jest fajne. 17 tysięcy prawie. Znowu podwójne. Betę można będzie spróbować, ale to wezmę za jakiś czas na innym live'ie. Bo to wiesz, nie chciałbym teraz pobierać. Szczególnie, że jest późno. W sumie by wypadało tej porze już i spać. Jak to normalni ludzie robią. Ale to myślę, że zrobiłem sobie ostatnią trasę. No, dzięki, dzięki, Lapart. Nie wiem, czy to się wyświetliło na ekranie, czy nie. Normalnych ludziach? No nie wiem, wiesz. A to, wiesz, dzisiaj do pracy idę niby, nie? Ale 13:30 to się zdąży wyspać. Ogólnie strasznie słabe hamulce tutaj mam w tym aucie. W tym wolwiaczu. 13 łapek, no. Zaraz ci powiem, ile osób ogólnie odwiedziło tego live'a. Chociaż większość to tak naprawdę pewnie wpadła, wyszła. No ogólnie 50 osób widziało. No nie, ATS-a nie mam, ETS-a tylko gram. Chociaż ATS w sumie ma ładniejsze te ciężarówki. Ale kupić teraz wszystkie DLC do ATS-a? Któraś stuwa. Matka, 251 zł prawie. No witaj, Tejmo. Witaj. Kolejny, który nie może spać. Ogólnie to przydałaby się kierownica do tego jeszcze, no ale przyjdzie kiedyś czas. Na przykład jakieś G29. No wiesz, tej mamie się też tak zdarza, że nie śpię 24-30 godzin. Szczególnie jak mam za dużo wolnego. Już właściwie przez ostatni okres, ile ze 2 tygodnie, półtora?
Nie, 2 tygodnie w sumie, jak nie by... Czekaj, ten tydzień. No nie, prawie 2 tygodnie, jak nie byłem w pracy, to zamierzałem sobie jedną nockę odpuścić, żeby się zrestartować trochę, ale jakoś się nie udało. Może jutro. Jezu, 6 godzin. Ty ogólnie młodszy jesteś, to wiesz. A tak jakbym przez tydzień 6 godzin tylko przespał, to bym nie funkcjonował. No, bardzo młodszy. W sumie mógłbyś być moim synem. To prawda, trochę to byłoby naciągane. Ale teoretycznie byłoby to możliwe. No właśnie, ja to się tak zastanawiam, czy teraz w tym roku to wakacje to wy będziecie mieli normalnie, że na koniec czerwca, czy jak? Czy będziecie nadrabiać w lipcu i sierpniu bez wakacji? A 8 godzin snu to jeszcze jest spoko. Ale też młody jesteś. Znaczy lekcje w miarę normalnie, chyba bardziej materiał w miarę normalnie jest robiony, bo lekcje to z tego co słyszałem, to nie są jakoś wybitnie normalne. No i nie zblokowało parkingu. Na angielski też mi się zdarzało przysypiać. No właśnie, a teraz lekcje takie typowo techniczne. Ciężko, niektóre jest ciężko online zrobić. No bo w niektórych jest potrzebny sprzęt, tak? A jak szkolą mechaników na przykład? To nauczyciel pokazuje, jak rozbierać silnik? Teorie? Jezu, niemiecki.
No tak, taki przykład. A co, router, ty tam mechanikę uczysz? No, technik mechanik, to weź mi wytłumacz, jak teraz macie praktyczną naukę zawodu online. Bo ja to nie bardzo ogarniam, jak to jest realne. Aha, nie ma praktycznych po prostu. Czyli się nauczycie, hu. Chyba, że będziecie mieli w przyszłym roku nadrobione. No tak, ty wiesz, ale nie wszyscy to potrafią, tak? Ja na przykład jak chodziłem do na technika informatyka, czy technika administracji później, no to pomijając pierwszy rok, to mi się wiele nie załapał później. Wiesz co? Nie wiem, dla mnie w ogóle straszenie tym koronawirusem to jest trochę przesada. Skoro według statystyk i tak dalej, badań naukowców, 80% osób przechodzi tę chorobę bezobjawowo, choroba sama w sobie nie jest śmiertelna, tylko bardziej powiedzmy jest jakby gwoździem do trumny dla osób poważnie chorych. No bo co, no osoba, która na przykład kobietka, która w Polsce zmarła, była chora jeszcze jednocześnie na sepsę, tak? No sepsa jest sama w sobie dosyć ciężka. No bo kobietka 96 lat, no to nie są jakieś takie zgony, które warto odnotowywać w sensie, że koronawirus, tak? No tak, ale chodzi o 80% roznosi, czyli 80% załapało. Czyli widzisz, skoro 80% ludności jakby, to my mamy statystyki, które pokazują 20%. Śmiertelność osób zarażonych koronawirusem to tak naprawdę jest 1/10, 2/10 społeczeństwa, które zachorowało, które miało kontakt z wirusem. Jeszcze weźmy pod uwagę, ile z tych osób, które były zarażone, faktycznie zmarło na powikłania wirusowe, a nie, że po prostu wirus jakby dobił. A to jest, wiecie. W Polsce przecież w tym roku jest mniej zgonów niż w ubiegłym roku w tym samym okresie. Więc coś jest nie tak. No to Ejmo, to ty jesteś zdolny.
Ale router. Nasze organizmy wiedzą, jak zwalczać, bo wszelkie badania, o których czytałem, z którymi się zapoznawałem, to wychodzi na to, że mechanizm, organizm wytwarza praktycznie te same przeciwciała, te same metody i tak dalej, które są w tradycyjnej grypie. Więc jakby nie wychodzić ten COVID-19, to jest praktycznie taki sam jak zwyczajna grypa. Objawy te same, leki, które gdzieś tam pomagają, są te same. No przecież naukowo już badali w laboratoriach, tak? W wynikach laboratoryjnych wychodzi, że te same leki działają. No tak, to jest po prostu inna odmiana grypy. A panika... Wiesz tak, wirus jest właściwie tej samej rodziny. Bo między grypą, która jest nam znana, a COVID-19, to jest różnica taka sama jak między wegetą a kucharkiem. Przecież poczytajcie sobie, nie wiem czy znajdziecie, bo gdzieś tam artykuły często czytałem, i badali osoby wyleczone, jakie tam mechanizmy obronne i tak dalej. To są niemalże identyczne jak w tej grypie, która co roku mamy, tak? Znaczy, wiesz co, rozumiem, to jest kwestia tego, że choroba jakby atakuje górne drogi oddechowe, tak? Płuca i tak dalej. Co robić, to zwykła grypa. Mówię, zwróćcie uwagę, ile osób zmarło faktycznie młodych, w pełni sił, zdrowych, zmarło w związku z koronawirusem. Bo w tym momencie statystyki wyglądają tak, że jesteś zarażony koronawirusem i idziesz sobie... trzeba skręcić. Idziesz sobie na miasto, na pasach potrąca się samochód i jak zginiesz, to i tak podciągną twoją śmierć pod zmarłych zarażonych. Przy czym w tym przypadku wirus nie miał żadnego znaczenia na twój zgon. No mówię, nie znam wszystkich też przypadków, ale no było, że jedna pani urodziła dziecko, zaraziła się sepsą w szpitalu, tak? Sepsa sama w sobie jest groźna. Czy osoby w wieku 96 lat, no... W wieku 96 lat, no to już byle przeziębienie jest groźne. Gdyby ten wirus był taki zły, to... Ile by było zgonów w tych wszystkich domach opieki społecznej, których się tam tak łatwo panoszy? Gdyby był taki groźny, nie czytalibyśmy, że osoba w wieku 101 lat wyzdrowiała. Może faktycznie rozprzestrzenia się łatwiej niż zwykła grypa i nie do końca jeszcze leki działają te nasze tak, jak powinny działać. Nie ma tam szczepionki rzekomo i tak dalej. Bo działa, no, może nie identycznie jak grypa, tylko w bardzo zbliżony sposób, ale no, dla mnie to nie ma takiej paniki, sensu tak panikować, bo więcej nas rozwali ta panika, zamykanie tych wszystkich firm i tak dalej, gospodarczo się załatwimy. Dobra, gdzie my mieliśmy jechać? Tak, no rozprzestrzenianie częściowo. Aha, tu mamy do Kopenhagi, jedziemy. Okej.
przestawiło mi czat. Niedobre. No widzisz, no... Matka urodziła dziecko bez koronawirusa zdrowe, tak? Gdyby to była ebola czy coś, no to... To byłby problem. Zresztą mówię, 80% osób zarażonych się mówi, szacuje się, że nawet 80%, tak? Przechodzi całkowicie bezobjawowo lub z objawami nie większymi niż przy tym. Nie większymi niż przy jakimś... mówcie. Jakieś zwykłe przeziębienie. Dobra, koła mnie zarzuciło. Ogólnie tu mamy normalny ruch prawostronny chyba. Tak. Znowu mi się czat zbugował. Moment. No tak, jak z szerokimi, no to wiadomo, ale... Ja to kiedyś utknąłem, bo wziąłem sobie ciężki ładunek, a miałem za sobą ciężarówkę. I nie byłem w stanie podjechać pod górę. No dobra, noc, router. No, nie byłem wtedy w stanie podjechać pod górę, no i co, bo trzeba zrobić? Przerwać. No wiadomo, no, że te bramki, no to tam nie nadają się dla wszystkich samochodów, nie? Wszystkich ładunków. Fajne takie ładunki.
Jeszcze dobrze, że tutaj w tej grze nie ma jakby ograniczeń tonażowych, tak? Że wjeżdżasz do miasta i tą drogą nie pojedziesz, bo tonażówka. No cóż, marzenia są po to, żeby je spełniać. Jej, kierowca zarobił 3000 ponad. W końcu jakieś normalne zarobki. Może się uda nawet kredyty pospłacać. Kopenhagen. Oj, 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 za szybko. No i mamy Kopenhagę. Cel naszej podróży. To będzie już chyba ostatni transport na dzisiaj. Trzeba by jednak się trochę zdrzemnąć. No sobie poczytam. Jak można ten dźwięk ściszyć, bo przecież on tak wyje, że to jest masakra. No to jest spoko. Będzie trzeba zainstalować sobie. Może na następny raz zainstaluję. Ups. Zły pomysł. Znak nam był niepotrzebny.
Dobra, Kejta naczepa. No spoko, spoko tej mojej, tak już chyba będę kończył. Chyba, że byłby tu jeszcze jakiś rynek przesyłek, ale... Słoiki. Sporo można zarobić. Aha, przede wszystkim stąd by musiała być z Kopenhagi. Jest droższa? Nie. Krótka trasa jakaś. A coś z tych? No jest do Malmo jakiś ciężki. Standardowa i podszczepa przegubowa. Spoko. Krótką traskę można próbować. Nie wiem, czy sobie ciężarówka poradzi. Ale co tam. Trudno się mówi. Aha, i odpowiednie ten, super. Cyk. A, godzina 20, spoko czas. Fajny zestawik. A, zresztą chyba o tych mówiłeś na początku, nie? Czy nie? VMFC czy coś? No, widzisz. Ale uważaj, 5G usmaży ci mózg. Ja. Dobra. Jeszcze się rozwalę. No ta z przodu no jest krótsza. Aha, czyli to mówisz, że dwie takie pełne, że pełne. Ja myślałem, że samochód sobie nie da rady, bo było ciężki ładunek, a to nie jest jakieś super wyczynowe auto, a tu proszę. Śmigasz miło. Mówisz, czyli jeżeli byśmy weszli... Ile leży naczep? Że teraz ma podwójna, firanka podwójna. VW. Chyba nie ma.
Maczek, aha, jest katalog pojazdów, tak? Tu. Lista naczep. VW jakieś. Podwójna. Fajna ta jest. Ale nie, chyba nie mam. Nie no, słuchaj, no jest BW na przykład, ale czekaj, zwykła. Aha, to tylko się teksturki. Ale nie ma jako takich. Dobra. Nie ma co, trzeba wieść towar. No tak, no tu katalog pojazdów, lista naczep, no tak, tak, i tu, o, i tu nie ma. Nie ma, panie. Metki brako. Tylko z tych, o, te furgon BW albo podwójne. Ewentualnie firanki. Izotermy. Jak drugą? No katalog pojazdów, no katalog naczep, no to już tym bardziej nie będzie. O, a jest HCT. O, a jednak. A jednak jest, popatrz, popatrz. Mi się musi fajnie jeździć. Dobra, jedziemy z tą cebulą. Tym razem normalnie. No fajnie jeździć, fajnie. Czesiu, a jaka jeszcze jest, może być książka? Zajebista. Ja myślę, że można też zajebiście tym jeździć. Słuchaj, no zawsze jakieś wyzwanie większe, tak? Manewruj tym. A jak gdzieś utkniesz, to już stoisz. Oj. Troszkę za ciężki ładunek jednak. Mam nadzieję, że nie będzie gór.
No nie, bramki płatne. Bye bye moje ciężko zarobione pieniążki. Tu się przejedzie, przejedzie się. 172 euro. No we Włoszech to tam wiem, że ciasno. Oj, 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 oj. Miałem zjechać. No też bym sobie fajne biurko kupił. Ale łiskacza by było. Oj, 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 dobra. Malmo. No, i szybki kursik. Wró do bazy. Tam ma być dobra. Oj. Utkłem. Tknęłem. To jest właśnie też problem, bo żeby trafić na ten punkt, to jest ciężko, żeby się wyrobić z tym drugą. Nie będę parkował automatycznie, no co wy? Aha, i znowu zabawa. Oj, oj. Jeszcze raz. Nie było, puk, co ty? Ochroniarz nic nie widział. Nie zaliczyło jeszcze, noż ty.
No patrz, jakie to upierdliwe. O, jest. O, doskonale. Mało doświadczenia, no trudno. Dobra. By było na tyle. Nie będę już przedłużał, bo to pora późna. Trzeba się chociaż troszkę wyspać, troszkę zdrzemnąć. Także dobranoc. Cześć. Dołem.